W dzisiejszym odcinku magazynu sportowego Flash przygotowaliśmy dla Was trzy tematy. Najpierw odwiedzimy lodowisko przy ulicy Boja Żeleńskiego, tam 10. edycja gali lodowej Sławka Drabika. Później przyjrzymy się zmaganiom w mistrzostwach województwa śląskiego w piłce siatkowej juniorów, tam walczył nasz Delitzpol. A na koniec wyniki oraz tabela amatorskiej ligi siatkówki. Serdecznie zapraszamy. W sobotę 21 stycznia po raz 10 w Częstochowie na lód wyjechali żużlowcy. Kolejna edycja gali Sławka Drabika cieszyła się wielkim zainteresowaniem publiczności. Na torze jednak status quo zostało zachowane. Organizator imprezy nie dał szans swoim rywalom. Jedynie w swoim pierwszym starcie Slamer nie zdobył punktu. Został wykluczony za spowodowanie upadku, w którym uczestniczył Adrian Miedziński. W pozostałych gonitwach Drabik nie miał sobie równych. W finałowym biegu pokonał Miedzińskiego, Artura Czaje oraz Wojciecha Lisickiego i w takiej kolejności ukończyła zawody najlepsza czwórka. W turnieju wystąpiło oprócz Drabika i Czai dwóch zawodników włókniarza. Marcin Bubel był piąty, a Grzegorz Zęgota ósmy. Artur, powoli stajesz się specjalistą od jazdy na lodzie. Dzisiaj kolejny sukces, chociaż ten finał trochę się nie potoczył po twojej myśli. No nie no, zasadniczo szło mi dobrze, w finale trochę gorzej, no ale cieszę się z trzeciego miejsca. Co do tego, że jestem specjalistą, to nie, no na razie to jak wystarczy popatrzeć na Sławka, Adriana, to są specjaliści na lodzie. Czy jeszcze jakieś starty na lodzie planujesz w tym zimowym okresie? No jeszcze mam za tydzień Toruń i myślę, że tak samo będzie podium. Aha. A powiedz jeszcze, abstrahując od tematu lodowego, jak twoje przygotowania do sezonu przebiegają? Czy już jesteś uzbrojony sprzętowo? No sprzętowo można powiedzieć, że tak, a jeszcze ćwiczę na sali siłowni 5 razy w tygodniu i myślę, że dobrze się przygotuję, to będzie dobry sezon. Adrian Miedziński, również specjalista od lodu. Stale rywalizujesz z tą częstochowską koalicją. Jak oceniasz ten dzisiejszy turniej? Dokładnie, próbuję rywalizować. Widać, częstochowska koalicja rośnie w siłę, bo Sławek udzielił jakiegoś, przydał patent Arturowi, który równie dobrze jedzie na lodzie. I fajnie, że udało mi się ich rozdzielić i to myślę, że daje jakiś smaczek rywalizacji. A kibice zgromadzeni dzisiaj mieli przyjemność oglądania tego, zaspokojenie chociażby troszeczkę głodu speedwaya. Wiadomo, że to nie jest to samo co tradycyjnie speedway, no ale pobawiliśmy się troszeczkę, pojeździliśmy, daliśmy troszeczkę hałasu i fajnie. Niebawem rewanż u Ciebie w Toruniu. Czy szykujesz dla Sławka jakąś niespodziankę podobno? Czy szykuję? Jeżeli uda się namówić mojego mechanika, to może po kilku latach bez zmienności uczynię jakąś zmianę w moim silniku, bo konkurencja rośnie w siłę i trzeba było raz chociaż wygrać ze Sławkiem, by nie był takim czempionatem tego lodu, by nie czuł się zapewnie, a to doda jakieś frajdy dla kibiców i ukoloryzuje jakąś tę rywalizację. W minionym tygodniu w Częstochowie zostały rozegrane finały Mistrzostw Śląska Juniorów w siatkówce. Faworytem turnieju byli oczywiście gospodarze Delitzpol Norwid i zgodnie z przewidywaniami podopieczni duetu Sikorski-Gościniak wygrali swoje wszystkie mecze. W inauguracyjnym spotkaniu częstochowianie pokonali Most Będzin 3-0, następnie Górnik Radlin 3-1. W kolejnym spotkaniu wyższość Norwida musieli uznać zawodnicy Jastrzębia, a warto podkreślić, że gospodarze noc poprzedzającą ten mecz spędzili na parkiecie, ale tanecznym, bowiem bawili się na studniówce. To nie przeszkodziło zwycięstwie, bowiem rywale zdołali ugrać tylko jednego seta. W oglądanym meczu Delitzpol na zakończenie zmagań zmierzył się z Wolej Rybnik. Był to pojedynek niepokonanych dotąd drużyn, ale emocji było jak na lekarstwo. Norwid wygrał w 3 setach do 19, 12 i 16. Młodzi częstochowianie mogli więc odebrać puchar oraz złote medale za wygranie mistrzostw naszego województwa. Jednocześnie Delitzpol Norwid tym triumfem zagwarantował sobie udział w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Panie trenerze, zwycięstwo w Mistrzostwach Polski Juniorów, przepraszam, w Mistrzostwach Śląska Juniorów. Najpierw zacznijmy od tego dzisiejszego meczu, bo się wydawało, że Wolej Rybnik to jest najtrudniejszy rywal. Tymczasem wygraliście bez straty seta i patrząc tak sucho na wynik, to górowaliście cały czas. No znamy się z tym zespołem już od kadetów, bo graliśmy też w finale z nimi 2 lata temu i no obecnie widać było olbrzymią przewagę warunków fizycznych i to zadecydowało, że bez problemu wygraliśmy. Wczoraj mieliśmy mały, no słabszy mecz z Jastrzębiem, ale to z racji, że chłopcy mieli w piątek studniówkę i no w sobotę wiadomo, że ciężko. Marzeniami jeszcze byli
wspomnieniami, znaczy ze studniówki, no i słabszy nasz mecz. A wszystkie pozostałe mecze zagraliśmy naprawdę, uważam, nieźle i no, mierzymy w tym roku na finał Polski, a jak już tam będzie, no to zobaczymy. Dwa sety przegrane przez cały turniej to może cieszyć i też indywidualnie chyba zawodnicy bardzo dobrze się spisali. No na pewno cieszy sposób, w jaki się wygrywa. Dawaliśmy pograć praktycznie, w kadrze było 16 zawodników, także co mecz zmienialiśmy, no po to, żeby właśnie sprawdzić przydatność chłopaków na gry tam ćwierćfinałowe, półfinałowe i mamy nadzieję dotrzeć do finału. Więc no, im szerszy wachlarz, potem już to wybieranie 12 chłopaków na finał da nam lepszy obraz, kto zasłużył na to. Jakie drużyny w dalszych fazach Mistrzostw Polski uważa Pan za najgroźniejsze, z którymi będziecie rywalizowali już, mamy nadzieję, o medale? No ja myślę, że tradycyjnie Bydgoszcz, Rzeszów, Piła być może się włączy. Praktycznie część ośrodków, co roku spotykamy się w finałach, ale wiadomo, że z tych mniejszych ośrodków dochodzi, doskakuje ktoś i wyskakuje szereg niespodzianek, także to trudno powiedzieć. Są zespoły, no, w przeciągu tych wielu lat, na które jeżdżę z chłopakami na finały, że nie słychać o nich, a w trakcie finału one się rodzą. Z meczu na mecz coraz lepiej i już widziałem osobiście wiele takich niespodzianek. Za nami 13. kolejka w amatorskiej lidze siatkówki. Oto wyniki. Borowno, CS, PSP 0-2. Kromisgis, Pepsi 0-2. Radpol Wkręt Met 0-2. Mederi Multimetal 2-1. Brel Budmar 0-2. W tabeli prowadzi nadal Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej z dorobkiem 35 punktów. Drugą lokatę zajmuje Pepsi, trzecia jest ekipa Mederi, a na czwartym miejscu LKPS Borowno. W 14. kolejce zobaczymy następujące spotkania. Brel kontra CSPSP, Kromisgis Wkręt Met, Budmar Pepsi, Mederi Radpol oraz Borowno Multimetal. Mecze amatorskiej ligi siatkówki rozgrywane są w hali Częstochowianki przy ulicy Rejtana 7C. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie amatorska.info. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku Flesza. Pamiętajcie, że już tylko do 2 lutego możecie głosować w plebiscycie na najlepszych sportowców 2011 roku. Głosujemy w 6 kategoriach i głosować, przypominam, można raz dziennie. Na wszystkich, którzy zdecydują się wziąć udział w tej ankiecie, czekają atrakcyjne nagrody, także nie marnujcie czasu, głosujemy.